Witajcie, z tej strony ponownie Starkey, no i widzimy się jak zwykle w Ori and the Will of the Wisps, bądź jak kto woli oraz wola ogników, ale mniejsza teraz o to. Dzisiejszy cel to dokładniejsze przeszukanie tej lokacji, wiecie, no poznanie wszystkiego co i jak i takie tam. Dobra, jak widzę w tym miejscu nic się nowego nie odblokowało, więc chyba nie będzie większego sensu iść tutaj. No chyba, że... No właśnie, w celu jakichś tam pojedynczych... Znajdowania jakichś pojedynczych nowych elementów, wiecie no. Trochę będę się plątał, bo żeby nie było... Nagrywam to o wyjątkowo późnej porze. Po prostu następny dzień mam trochę zalatany, rozumiecie, i mogę... Mogę po części nie kontaktować, tak mówiąc. No, pospolicie. Dobra. Czyli tutaj jest coś, nawet więcej niż jedno coś. Nieźle. Znajdźki. Oczywiście obrażenia też dostałem w ogóle, ale... Dobra. Lecimy dalej. Teraz to mnie musi trochę... Tak. Aż mi zastanawia, czy tutaj niżej czegoś nie było, ale nie, same kolce, więc nie ma co się przejmować jakoś szczególnie. I fajny pomysł, wykorzystać te... jakby to najłatwiej nazwać, agresywne platformy jako element konieczny do przejścia. Dobra, zobaczmy co tutaj. Czyli to jest tylko do powrotu. Okej. Tak więc otwieramy przejście dalej. I znowu mi się załączył blur, oczywiście. Więc ja dawno nie będę czekał, ja muszę go po prostu wyłączyć, nie to nie tutaj. O. Jest, rozumiecie, ruchu wyłączone. Dobra. Tak więc... Co miałem zrobić, to zrobiłem. No i oczywiście teraz tutaj. Jak ja lubię jego, nie no, ja już to powtarzam milion razy, ale... Gra dalej wciąga. Mimo tego, że jednak jest dosyć powtarzalna, może. Dobra, czyli. Nie, to jest za... Coś zepsułem, prawdopodobnie. Znając życie. Tak, znając życie, tego glutka potrzebowałem. No. Oczywiście się go pozbyłem. Ale widzicie, ja jestem taki mistrzomistrz, że potrafię wszystko. Jakoś tam dziwnie, bo dziwnie, ale skonstruować. Okej. Okay. Właśnie. Miałem zobaczyć, jak tam u niego będzie walka przy użyciu tego czegoś, więc... Tak, zdecydowanie słabsze od młotka. I zginąłem. Oczywiście, wiecie co, nie, nie, ja nie jestem przyzwyczajony do tego. Chociaż fajnie byłoby spróbować jeszcze innych mocy akcji. Aha, czyli wyjątkowo mocne ataki potrafią zniszczyć mu tarczę nawet. Nie, gdyby mi to, że błyskawica żre tą manę jak szalona, to można by skorzystał porządnie, a tak to... Właśnie, działa to na to? Nie. Czyli, że to muszę dostarczyć... tutaj? Wow, strasznie daleko. Nie wiem, czy dam radę. Ale wiecie, no trzymajcie kciuki, może się uda. Aha. Tak, czyli takie mini wyzwanie. Że muszę żonglować tą kulą z zupy najdłużej jak się da, żeby ją dostarczyć tam, gdzie trzeba. Fajnie. Aha, czyli tu jeszcze jest za wcześnie, dobra. Ale widzicie, potrafię. Potrafię to zrobić, ja to zrobię i będzie dobrze.
czyli można żonglować trochę bardziej w bok, albo prawie że całkowicie pionowo, jak ja. No. I od razu lepiej. Wiecie, co mnie najbardziej zastanawia ze wszystkich elementów zaistniałych w no tutaj po prostu? W jakim celu jest opcja, no wiecie, rozmrażania tego, znaczy ten zamrażanie ponownego, nie rozmrażania. Po rozmrażaniu to widać. No ale szczerze, pomyślcie sobie, po co zamrażać coś, co właśnie rozmroziło się na rzecz, no właśnie postępu fabularnego. I w dalszym ciągu chyba będę twierdził to samo, co zawsze, czyli że nie będzie dla mnie nic lepszego niż po prostu ten oto młotek, jeśli chodzi o kwestię walki. Dobra, czyli jeśli chcę wyjść, a właśnie, tu jest jakaś ściana z lody, to może... Ciekawe by było, gdyby się okazało, że tą ścianę z lodu można właśnie roztopić tą zupą. Nie, niestety nie. Chociaż widać, że woda tam w środku płynie, więc tak całkowicie logicznie myśląc, to powinno jakoś to zadziałać, żeby powierzchniowy lód stopić. No ale cóż, gra może nie ma aż tak zaimplementowanej porządnie logiki, czy coś. A może będzie na to jakiś inny, ciekawszy sposób. Wiecie, wszystko się okaże później i... A, zżarło mnie, super. A energii nie ma, żeby móc się porządnie podleczyć. Aha, czyli te macki tworzą takie kolczaste punkty. No, Ori! Serio? Nawet tego mi nie zapamiętało. No to już trochę mowa. Tak. Czyli coś porządniejszego i mam już wyłączoną obronę u tego przeciwnika. Szkoda tylko, że tak czy jak musiałem zmarnować trochę energii na leczenie. Ale dobra, co ja będę narzekał? Żonglem zupą jeszcze raz. Chociaż w sumie, ja to nazywam zupą, ale... A nie, tu... Fajnie, to się zapisało. A nie zapisało mi się podniesienie znajdźki. No powiedzcie mi, gdzie jest logika w tym wszystkim? Że to się zapisało, tamto nie. Żeby nie było tak, wiem, że mogłem zauważyć wcześniej, że się zapisało, ale ja jestem z tych, co pomijałem takie detale. Ale to, że daje na to jakieś źdźbło trawy świeci jaśniej niż inne źdźbło, czy jest dłuższe, to już zauważę. No, czy wy to widzicie? Dobra. Czyli powrót ponownie tutaj. Ori, halo, odlaguj, gra. Dziwne. Ostatnio miałem naprawdę spore problemy z zacinkami w tej lokacji. Najgorsze jest to, że w sumie nawet nie wiem, co je powoduje. Gdybym wiedział, to może bym to wyeliminował. Dobra, wiecie co? Ja spróbuję to jakoś ogarnąć, widzimy się za chwilę. Dobra, udało się zresetować wszystko. Rozmrożone i widzicie podniesione, tym razem gra zapamiętała. A tutaj co jest? A, jakaś ścieżka. Dalej nie, dobra, tylko sprzedawca map. Nanuś! Bier. Więc teraz już będę wiedział, jak dużo pomijam. Przynajmniej tyle. Okej.
Dobra, nie rozumiem, byłem tam na dole, a nie... A jakieś szczególnie tutaj, czy... Chyba pewnie to jest zalane lodem, tym całym, więc... A, dobra. Przy okazji też już widzę, co będzie moim głównym celem. Tutaj zdobyć nasiono. Rozwiedzać te wszystkie miejsca i... A proszę. Te lokacje będą ze sobą połączone, tak fajnie. A tutaj jest... Mhm. Tak, dobra. W takim też wypadku, kiedy już wiem, co jest w sumie moim celem... No nie mówcie mi, że drugi raz wskakuję na to i mnie znowu lagi zabijają. Dobra. Wygląda na to, że czeka mnie kolejny reset. Witam się z wami już po raz trzeci. Pamiętajcie, że to jeszcze bez domowników. Sprzedawcy map... Nie. Ma... I znowu. Nie. Ja nie wiem, co jest nie tak z tym miejscem, ale coś jest nie tak. Optymalizacja jest naprawdę fatalna, więc... Albo... Nie wiem, co ja robię nie tak, albo już naprawdę... Zresztą dobra, wiecie co? Do zobaczenia znowu za chwilę. Znowu muszę testować. Dobra, wiecie co? Odkryłem dwie rzeczy, które ponoć mają pomóc. Po pierwsze... I co jest z obrazem? Super, obraz mi teraz... zabrało. Okej, okay, dobra, dajcie chwilę, bo znowu coś jest nie tak. O, dobra, jest. No więc właśnie kontynuując. Ponoć wyłączenie blura i V-Synth ma pomóc z tym wszystkim. Tak więc... Jeśli będziecie doświadczać delikatnego rwania na filmie czy coś, wybaczcie, no ale... Pisałem do... de facto jednego ze swoich ekspertów, w cudzysłowie, od... roślinka nieżryj. Bugów w grach. Dosłownie, gościu... istny ekspert od wszystkiego, jeśli chodzi o bugi. Zna się na wszystkich bugach, chyba bardziej i mniej znanych. I najczęściej ma łatwe rozwiązanie problemów powiązanych z nimi, więc... No, super jest. No i mówił, że ponoć to ma pomóc mocno. Blu-ray tak wyłączam, wiecie, no bo... brzydki jest. W szczególności podczas scenek. No natomiast... A. O, spoko. Czyli, że to samemu musiałem wyłączyć animacką. W sumie to było oczywiste, patrząc na to, że już wyłączałem podobne... elementy w sumie tym młotkiem wcześniej. Dobra. Co my tu mamy? Punkt zapisów. Oczywiście niedostępny, bo czemu mielibyśmy go dać od początku? Pewnie od drugiej strony tam wleźć będzie można. A, czyli ja idę w poboczną stronę. Okej, okay. Spoko. Mnie to pasuje. Dobra, gra. Dawaj, pokaż, co tam masz. No. Dobra, macka, rzucaj. Dobra. I teraz jeszcze... A, jeszcze raz macka musi we mnie rzucić, żebym mógł tam wleźć. Dobra, dzięki, macka. Tą stronę nie wiem, po co się idzie. A. I się nie dowiem, dopóki nie dowiem się, jak się... Dobra. I się nie nauczę, po co tam iść, dopóki nie poznam sposobu na pozbywanie się tych piaszczysto-podobnych rzeczy. Serio, tutaj też jest. Dziwny jest ten cały tok. Dobra. Będę jeszcze raz pogadać? Aha. Dobra, nic istotnego. Tak więc mamy trzy lynża. Trzeba będzie tu doprowadzić zupę.
Nie, tak serio, to nawet nie wiem, co trzeba będzie zrobić. Oczywiście poza tym, że... No właśnie. Aha, czyli ja tam nie wlizę, dopóki nie ogarnę całej lokacji. Meh. Jak dla mnie wielki minus. No chyba, że jakimś cudem uda się to rozmrozić tą całą zupką. Wiecie, w sumie ta zupa jest znana z właściwości rozmrażających, więc... Może naprawdę ona pomoże. Pomoże z tym miejscem i nie trzeba będzie aż tak się przejmować tym wszystkim. Dobra. Hyc i zup. Jaka zupa? Macka teraz, tak? Hop. Dobra, macka, dawaj. Dobra, pierwszy z czterech kawałków jest, jeszcze teraz tylko ogarnąć pozostałe i w sumie zupę. Coś czuję, że z zupą będzie chyba najciężej. Jak de facto powinien chyba od niej zacząć. Zobaczmy, czy w ogóle potrzebuje mojej ingerencji ta zupka, czy... Tak, potrzebuje, ale to już tutaj przy końcu, więc... W sumie nie wiem, czym się przejmuję. Muszę tylko lecieć delikatnie szybciej niż ta zupa, czy tam ją rozgrzać i już wpędzić i czekać na nią. Dobra. No... Nie, tak chybić to się chyba nie dało. W sumie teraz w tym momencie mogę powiedzieć wam szczerze, żałuję, że nie mam licznika FPS-ów, bo coś czuję, że jak wyłączyłem V-Synca, co mocno skaczą. W takim niezbyt dobrym znaczeniu. No nareszcie. Dobra. Nie ma tutaj teraz mrozu, czyli można spokojnie zwiedzać. A. Dobra, macka. Pokaż, co umiesz. A, w sumie nie jesteś mi potrzebna. Jeszcze. Jak mi teraz zastanawia, czy bez lasso dałoby się tutaj dostać? Nie, tak zgodnie z tym, co kojarzę, to chyba lasso było elementem nie do pominięcia, więc tak... W sumie to się nie dało tu wleźć bez lassa. Wiecie, wiecie, chodziło do lokacji, nie w to miejsce. Dobra. Mamy bieżącą wodę, która by wyłączyła mi pochodnie, gdybym jeszcze jakąś posiadał. I utrudniającą w sumie wspinaczkę. Tak delikatnie utrudniającą, ale jednak. No, Ori, ty je łopie, ty. No, dobra, jest okej. Okay. Mam cztery kamienie. Czyli teraz w dół, klub. No i oczywiście, bezpiecznie przepłynąć. Dzięki temu mamy więcej światła, czy jak to tam się nazywa, w sumie dla mnie to nieważne, ważne, że mamy to coś. I możemy otworzyć przejście, które powinno dać nam kolejne nasiono. W sumie takie... Nie wiem, czy to czegokolwiek potrzebne, ale tak czy siak dla mnie fajnie, bo wiecie, lubię robić poboczniaki, 100%ować grę. O, drzewko z nowym skillem? Tak! Super! Lubię drzewka. Przynajmniej takie drzewka lubię. Świetlny pocisk. Eksplodująca kula, która topi rzeczy. Fajnie. Czyli coś, co już było, ale trochę inaczej teraz działa względem pierwowzoru. Dobra. I teraz pytanko tylko, czy to było potrzebne do ukończenia gry, czy jest kolejny... Nie, to jest aż za bardzo względem tego, co było w oryginale. Tylko tam to było niebieskie. I mamy nasionko. Dobra. Więc w sumie wszystkie moje spekulacje takie, które miałem, że będzie też coś z tymi świecami, okazały się prawdziwe. Fajnie. Dobra, Ori, to teraz jeszcze musimy tutaj ten kawałek metalu gdzieś odnaleźć. Dobra, udało się wyjść na gałąź. Co mi nie wiem, czy miałem tutaj włazić, czy nie. Ale tak czy jak odnalazłem chyba to, po co przylazłem. Fajnie. Dobra, tylko... Tutaj jeszcze gdzieś jest coś ukryte, pewnie pod tym mostkiem, czy...
Może tu nawet. A spróbuję może... Nie, nie tutaj. Nie, ale gra definitywnie pokazuje, że jest coś ukryte w tym miejscu. Patrzcie. Nawet odejdę i jest narysowane to całe światełko. A dalej nie wiem gdzie i jak, co jest najgorsze w sumie. A. Dobra, to było aż nadto oczywiste. No i tu. Bardzo trudne teraz, kiedy już się zna. Nie, to jest dosłownie coś, co było w pierwszej części, tylko że wyglądało inaczej. I mówię to w pozytywnym znaczeniu, bo to tak teraz nam nowe ścieżki potwiera, że... Łocie panie, no super będzie. Coś czuję, że tej lokacji tak naprawdę się nie dało prawie pominąć całkowicie. Dobra. To teraz tylko, gdzie jest metal ukryty w tym wszystkim? A, dobra, tutaj. Kori, zeskocz, a nie. No, mamy metal. Ja bym tylko zwrócił uwagę, ile ich mam, to byłoby fajnie. Ale mniejsze o to. Lecim. I w sumie... Może być tego żałował, ale chcę coś sprawdzić. Tak... Umiem teraz własno... własnomocnie rzucać ogniem. Dobra. Teraz mogę już na szczęście zwiedzić drugą stronę. Chyba. Tylko... A, nie ma energii. No jasne. I nie odpowiem to na pytanie, czy mogę to rozbijać, czy nie. Ale widzę miejsce w sumie. Znowu ta głupia roślina mnie żre. Które mocno pokazuje, że jednak tak. Jednak jest to moc jak najbardziej, może nie tyle co potrzebna, co ułatwiająca przygody. Chociaż jestem w stanie nawet... Może się założyć z kimś, że jest to jednak moc wręcz konieczna. A teraz najważniejsza próba. No niestety. Jednak tamta lokacja dalej skrywa tajemnicę. Dobra. To światełko w tunelu. Kolejny punkt odblokowany. I w sumie... A. Dobra, czyli tutaj nie przelezę. Dobra, to skoro mam możliwość rozmrażania... To wiecie co? Albo bym się cofnął i spróbował zdobyć tamto coś, co tam było w ogóle w sumie na prawie samym początku. Nie jest to daleko, więc... No... Tak de facto to już tu jesteśmy. A teraz, kiedy mam tą nową moc, to czuję się po prostu pewny, że dam radę to otworzyć. I w sumie też to jest dosyć mocno sugerujące, że to jest rozwiązanie tego problemu. Nie tak, Ori. Ogarnij lamę. Okej, od razu lepiej. Oczywiście poranili mnie niemiłosiernie i w ogóle, ale wiecie, no, standard przy moim graniu w Oriego. Nie oczekujcie, że naprawdę się nauczę kiedykolwiek, bo jak tak patrzę na swój styl gry, to jestem chyba nienauczalny. Dobra, Ori. Od razu lepiej. I cztery. Czyli jeszcze chyba mi dwóch brakuje? Tak, wydaje, że dwóch i bym miał już dostęp do kolejnego ulepszenia w źródle... w tym samym źródle, czy tam źródlanych planach. A, super. Oczywiście jeden musiał przeżyć i mnie dziabnąć. I kolce, bo kolców dawno nie dotkałem. Tak, bardzo dawno nie dotykałem. Okej, to jeszcze raz i tym razem nie umrzyj. Czwarta grólecka ruda, znowu.
I w sumie ja się zastanawiałem, jak tu mam to osiągnąć, a to przecież jest takie łatwe. No. I się nadziałam na kolce kolejne kilka razy. Oczywiście szpiranie mnie mogą zeżrzeć. Ale, ej, właśnie, zauważyliście, to tu jest ten punkt z energią, czy tam w sumie można napowiedzieć maną, chociaż to jest naprawdę nazwane energią, więc... Dobra, ja pójdę tropem, że to jest energia i tyle, nie będę wymyślał swoich własnych określeń. Nie wiem, po co ja gadam o tym, czy to jest energia, czy co i jak się nazywa, no przecież to jest oczywiste, dobra. Mniejsza o to, bo się znowu zagadam na jakieś tematy, które są tak głupie, że nikogo to nie interesuje. Okej. W takim wypadku znowu w dół. No. I co my tu mamy? Liczyłem na coś więcej. Tutaj dalej nie przelezę, bo dalej nie wiem co i jak, więc no niestety. Tym gościem się nie muszę przejmować. Tutaj coś było? Nope. Ale przejście dalej jest tu. I już wiem, czemu tu nie przelazłem. W sumie możliwości nie miałem. Na dole nic nie ma, więc trzeba w górę srunąć. Nie, za gruby lód, żeby coś tu otworzyć. I chyba właśnie wiem, komu dać zupę. Wiedziałem. Nawet nie wiedziałem, że on coś Dobra, i teraz mam kapelusz. Kapelusz na szczęście już wiem nawet, gdzie dać, więc... No kto by pomyślał, że... Co? Nie, dobra, w sumie ja pomyślałem. Okej, okay, w ten sposób. I tak, hyc, hyc, i tu, hyc, 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 i jesteśmy. Już prawie na miejscu, dobra, teraz lasso pomoże trochę. Tak, i teraz tu. I oczywiście otworzyłem pewnie przejście do punktu zapisu. No oczywiście, bo jakby inaczej. I zablokowałem sobie łatwiejsze przejście. No dobra, w sumie w punkcie zapisu odregenerujemy wszystko, to będzie fajnie. A, wow. Nie, ja się zachwycam już w sumie sam w sobie zachwyceniem, można powiedzieć nawet. Bo nic takiego wspaniałego nowego się tutaj nie stanęło się, a jednak ja dalej mówię wow i w ogóle. Dobra. Jesteśmy w takim miejscu, czyli w sumie tak de facto... No jasne, musiało mnie zeżrzeć. Dziadostwo jedno. Dobra. Tak, przeciwnik jest. I taki z tych groźniejszych chyba. I okej, nawet jeśli nie w groźniejszych, na pewno bardziej wkurzających. Aha. Dobra, czyli trzeba mądrze tutaj tym rzucić i uciec, bo kula śnieżna oczywiście się toczy. I kolce. Nie mogło zabraknąć kolców. Ta gra po prostu chyba uwielbia kolce. Dobra. Od tej strony tego nie otworzę, więc znowu trzeba będzie wykorzystywać to, co się właśnie naumiałem. I w sumie potwierdza to, co w sumie... Dobra. Już się plączę w samym sobie. Zapomniałem o piórze znowu. Przecież mam to pióro całe fajne. Ech, za dużo tego wszystkiego jak dla mnie. Zbyt skomplikowana klawiszologia i w ogóle. Okej, okay, to jeszcze raz. Wrzucamy to, podskakujemy, odbijamy się, tak, tu, tu, tak, hop, pióro, hop, i się nie udało. No. Ale pomysł dobry.
Co mam nadzieję, że to pióro nie będzie nigdzie jakoś szczególnie potrzebne, bo... No, nie będę ukrywał, gra, która jest wydawana przez Microsoft, w moim odczuciu ma trochę... sterowanie nieprzyjazne padom. A w sumie jest to gra głównie pod... Wszystko od początku, super. No robiona głównie, mi się wydaje, że pod... z myślą właśnie o Xboxie i użytku pada. A w moim odczuciu sterowanie, no do najlepszych naprawdę nie należy. Żeby nie było do najgorszych też, nie. Super. No, Ori, proszę cię. Nie no, widzicie jak ja lamię tutaj? Za pośrednictwem tego, że nie ogarniam. Ja tego nie ogarnę dzisiaj. Za trudne dla mnie. I znowu umrę zaraz od kolców. No, nawet nie od kolców. Nie, zbyt zagmatwane. Oj, proszę, też trzeba naładować wystarczająco mocno, żeby móc to w ogóle użyć jako punkt odbicia. Może być za słabe. I w sumie moje ciągle wychodzą za... Czemu Ori mi się ruszył zamiast rzucać tym światłem, jak chciałem? Dobra. Później. Powiem szczerze, że później to ogarnę. Na razie tylko lecę już, żeby byleby to przejść. Bo widzę, że tu można ogień wygasić. To mi się wydaje, że właśnie wygaszenie ognia będzie tym, co pozwoli mi bardziej komfortowo ukończyć tą zagadkę. Ale na tych ruchomych platformach to jest za ciężkie w moim odczuciu. O, a tutaj po lodzie to się Ori może wspinać. No, Ori! Dobra. I kolce. Bo nie mogło być lepiej, nie, nie mogłem przeżyć, po prostu się cieszyć tym, że udało się, nie, musiałem wpaść w kolce w ostatnim momencie. Ta gra mnie po prostu nie lubi, coś tak czuję. I chcę mi to w dobitny sposób przekazać, wrzucając mi na każde kolce, które istnieją w tej grze. Dobra, jest miejsce, do którego tak bardzo chciałem się dostać. Najpierw sprawdzę, czy oczywiście da się to rozwalić. Ale wygląda na to, że tak, więc tak. Już się trochę plączę w swoich słowach, ale wygaszamy płomień. I teraz idę spokojnie już po moje... znajdźki. No i patrzcie, teraz to będzie dziecinnie proste. Dzięki temu, że właśnie wygasiłem ogień. Dobra. W takim też wypadku... polizę tutaj może na początku właśnie na zamarzniętym, skoro tu oryginalnie nie było zamarznięte. Coś tak czuję, że właśnie trzeba było akurat to miejsce zamrozić. Dobra. Więc... i dobra. Wow, muzyczka piękna, jak zwykle w sumie, ale... No wiecie, no ja będę się zachwycał i tyle. Jeśli teraz by chcieli mnie nauczyć się rozbijania tarcz, to przykro mi, ale spóźniliście się. I to dosyć porządnie. I żeby nie było, tym razem pokonam cię w lepszy sposób, czyli... No. I po problemie. Aha, super. Oczywiście.
Nie będę nawet liczył, który raz byłem zmuszony przerwać rozgrywkę. No ale oczywiście, nie mogło zabraknąć domowników w całkowitym rozrachunku opuszczeń stref nagrywaniowych, że tak nazwę. To wszystko, rozumiecie chyba, o co chodzi. Po prostu domownicy nie potrafią ani razu dać mi spokoju nawet podczas nagrań. Okej. No cóż, domownicy będą mnie potrzebować chyba znowu, więc wiecie co, prawdopodobnie dzisiejszy odcinek będzie delikatnie krótszy. Jeszcze te 4 minuty do 40 pociągnę, ale no więcej nie ma szans, obowiązki to wielkie w sumie, czekają. Dobra, jednak aż tak źle nie będzie. Właśnie dostałem informację, że jakoś sobie poradzili, więc może się uda. Zginąć od kolców, oczywiście. No to jeszcze raz. Tylko ponownie, a nie, dobra. O dziwo zapamiętało mi zmiany w moich tych, jak to się nazywa. Chwila. Zapamiętałem podniesienie runy? Dobra, dziwne są te systemy zapisów. A nie, jednak nie zapisało. Więc idziemy dołem. I tutaj mamy powrót do znanej nam już lokacji. Okej, fajnie. A jak górą, to idziemy właśnie po te wszystkie runy, które są potrzebne do tworzenia wrót. I okej. Runa numer 2 jest, teraz tam u góry jest kolejna, jeszcze tam gdzieś jedna się zgubiła, nawet widziałem. Okej. Ori, co to żeś... Czy wyście żeście go widzieli? On był niewrażliwy na kolce. Żeby Grant dał jakąś tam ukrytą umiejętność nieranienia się od kolców, za te wszystkie moje męczarnie, które przeżyłem z kolcami. Nie wierzę, ale wiecie, no, fajnie byłoby sobie pomarzyć. No. Ostrożnie, Ori, ostrożnie, dobra. Jesteśmy już w miejscu bezpiecznym. Więc szybko naładuj się. Nie ta zdolność. Szybciej, Ori, ładuj. Okej, można lecieć dalej. Kolejny punkt wyścigów, chociaż nie wiem, gdzie jest. Co? Nie mówcie mi, że to jest... tutaj. A, czyli taki wyścig... dosyć interesujący. Wiecie co, nawet bym go sprawdził. Niby tylko światło za to jest, ale... jeden raz mogę spróbować. Pewnie to będzie jakiś przelot przez wszystkie miejsca. Aha, przelot ze zbieraniem run. W taki sposób, żeby zdążyć. Dobra. A. Dobra, już przegrałem, bo poleciałem dołem, a nie górą. Te kolce są dziwne. Tak, bardzo. Ale miałem sporą przewagę nad moim cieniem, jak to tutaj nazywają, więc... co jest tam? Tam też jakaś runa jest, czy coś? Pewnie tak. No tak, tam też jest runa, więc ja mam jednak nie przewagę, a spory tyły.
często. Dobra, jeszcze raz. Nie, mam już za dużo tyły. Wątpię, żebym to nadrobił. Super. No, za często się obiłem o kolce. Nie ma szans, żebym zdążył. No, nie, nie. Ja to na spokojnie sobie zrobię, bo to jest do zrobienia, ale wiecie co? No, nie dzisiaj. I nie po prostu, no. Nie na wizji prawdopodobnie. Znajdę się na wizji, to będę zawsze się o kolce obijał. Dobra. Okej. Dobra. Tam albo pomoc macki jest potrzebna, albo wieloskok. Jednak wieloskok, dobra. Nie wiem, czy już teraz sobie zepsułem. A, nie, dobra, zapomniałem o tym znowu, zapomniał prawie. Ja przecież mogę łapać te moje ognie. A. Najpierw mój ogień. I dzięki niemu mam złapać rytm tego czegoś i się z tym też połączyć, super. Dobra, się udało. Coś mi mówi, że będzie tu jeszcze jakaś ciężka sekwencja, ale... No niech będzie, jakoś to przeboleje, jeśli będę musiał ją robić, bo odcinek będzie z godzinny. Ale uwierzcie mi, nie sądzę, żeby to było takie proste, jak się wydawało. Dobra. Oczywiście. Wierzę, że takie proste będzie. Ale udało się, połączyłem dwa ogniki ze sobą. I oczywiście pojawiła się wrzaska. Wszystkim, serio. Czemu na jakąś większą odmienność, ale dobra. Nie jest tak źle, jak mogło być. Szczerze. Muzyczka jak zwykle pierwsza klasa. Nie wiem, czy za pierwszym, czy za drugim razem, ale chyba za drugim. Thank you.
Chira Marte. Aha. Dobra, tak więc w sumie ze wszystkich rzeczy, które tutaj są, jeszcze zostało mi do zwiedzenia cokolwiek? Nie, tutaj chyba nie byłem za bardzo. A to dlatego, że nie mogłem. Poza tym to wydaje mi się, że wszystko jest. Ja pewnie kupię wcześniej czy później te, jak to się nazywa, możliwości podglądu ogniw i innych rzeczy tutaj, to wtedy rzecz jasna będę wiedział. No a póki co ja dziękuję bardzo za waszą obecność. Odcinek jak zwykle wyszedł moim zdaniem super, jeśli chodzi o to, co udało się osiągnąć. Gra coraz bardziej wciąga, a jednocześnie intryguje swoją historią, chociaż nie jest ona jakoś szczególnie głęboka. Ale o tym będziemy gadać na podsumowaniu, a póki co, no trzymajcie się. Ej!